nami jest mapa świata z zaznaczonymi miejscami, do których dotarli Portugalczycy. Ich podboje. Madagaskar. Śmiało. Za nami jest pomnik upamiętniający portugalskie podboje świata, czyli po prostu to, że oni stąd wypływali szukać nowego lądu. Gdzie dopłynęli? Och, to tam, do tych różnych miejsc. Między innymi do Brazylii. O. Teledysk brazylijski nagrywa kobieta. O Panu Bogu. Śpiewa o Panu Bogu. Tak? No. No to śpiewa kobieta. To jest przyczepa, a wygląda jak Volkswagen. Słuchajcie, na żywo emocje po prostu sięgają zenitu. Jedziemy tramwajem, odjeżdżamy, wracamy teraz z zwiedzania Belem. Wracamy do centrum, do naszego znajomego. I ja się patrzę, a babka normalnie chciała okraść, jakaś cyganka, nie? Wyglądająca na taką ciemnego koloru skóry kobietę. Chciała okraść taką dziewczynę, która kupowała bilet. I ja mówię, co tu się dzieje, nie? Bo tamta wzięła taką reklamówkę, zasłoniła sobie tą reklamówką dłoń i jazda do tej torebki tamtej. I ja mówię, co tu się dzieje? Po angielsku zaczęłam krzyczeć na tą kobietę. Ona jeszcze głośniej zaczęła na mnie krzyczeć. Potem ta druga się, czy pluć w ogóle, nie? Tak w moją stronę. Jestem się, Boże, ja tylko uratowałem tej kobiecie portfel albo telefon. No i tam zrobiła straszna kłótnia. Ludzie w ogóle, którzy rozumieją ten język, przyszedł do mnie jakiś chłopak i mówi, że to była rumuńska cyganka. I ona mi bardzo źle życzyła w ich języku. Bardzo brzydkie, wulgarne słowa w moim kierunku wykierowała. No ale potem wysiadła i uciekła, a ludzie mi podziękowali za to. No kurczę, emocje. Także miejcie się na baczności, jak jesteście w tramwaju w Lizbonie, bo kradną niestety, okradają. Więc trzeba uważać, mieć oczy dookoła głowy. Kończy się nasz czterodniowy pobyt. Czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. W sumie nawet pięciodniowy pobyt w Lizbonie. Było przyjemnie, fantastycznie, spotkaliśmy się z fajnymi ludźmi, pospacerowaliśmy, pozwiedzaliśmy. Nie bardzo zwiedzaliśmy, bo już kiedyś tu byliśmy. To jest parking, na którym spaliśmy, jak wiecie. Jest tutaj za mną mnóstwo kamperów. To co jest dzisiaj też nic, ale w weekend było dużo, dużo więcej. Minusem tego parkingu jest tamten klub, czyli głośna muzyka w późnych godzinach wieczornych. I tamten klub, klub Latino Dance, gdzie ludzie tam po prostu tańczą do pierwszej, drugiej w nocy. Ale tak poza tym jest pięknie, jest morze, jest ładnie, spokojnie w miarę, bezpiecznie. Niektórzy tu mieszkają, jest taki pan z Polski, który mieszka nawet, więc ok, ale już nie będę gadał. Jedziemy teraz do miejscowości Milfons bodajże i tam spotkamy się z cudownymi ludźmi, których poznaliśmy przez Instagrama. Nazywają się Little Bit Home, jest to Karolina i Dominik, którzy mają bardzo kolorowego kampera i bardzo kolorowe życie, także nie mogę się doczekać, aż się z nimi spotkamy. Jedziemy. Przypadkowo mostem Vasco da Gama, to jest najdłuższy most w Europie. Patrz, pokaż Kasia, jak on wygląda, patrz jak go się długo ciągnie. Wiecie co, napisało nam parę osób w komentarzach, że szkoda, że nie pojechaliśmy tym mostem z Danii, ze Szwecji do Danii, bo jest taki przejazd, jest taki spektakularny. Ale tak sobie później pomyślałem, kurczę, no spektakularnie 1000 zł wydać, to jest też fajnie, ale to jest przejazd mostem, nie? Czyli ta autostrada prosto, widać prawo wodę, lewo wodę.
bo tak naprawdę te mosty, one fajnie wyglądają, ale z daleka, a z perspektywy kierowcy, no to jest po prostu prosta droga, nie? I widok wody po lewej, po prawej. Ale cieszę się, że nie przejechałem tym mostem, może kiedyś przejadę, zobaczymy. Natomiast cieszę się bardzo, że jesteśmy tutaj na tym moście, bo o nim kilka razy mówiliśmy przez cały ten pobyt w Lizbonie. Spełniło się nasze marzenie, powiedzieliśmy je na głos i się spełniło. Proszę. Jest godzina 12.10, zjechaliśmy właśnie z mostu, ostatnie lampy. Czy jeszcze jesteśmy na górze, czy nad lądem jest ten most? Więc 10 minut przy prędkości 80 km. Napiszcie, ile to jest kilometrów, ile przejechaliśmy, jak długi jest ten most. Zagadka. Przyjechaliśmy na miejsce spotkania. I jest tu tak ładnie, że nie wierzę po prostu. Jest to tak cudowne, tak cudowny widok. Boże, nie wiem, czy to zobaczycie przez to słońce. Oh my god. Tam jakaś cudowna plaża, podejrzewam, że pełni sięga w lecie. No nie wierzę, patrz jaki kolorowy kamper. Najbardziej kolorowy kamper na świecie. Cześć. Cześć, cześć, witajcie, najbardziej kolorowy kamper na świecie. Cześć. Cześć, cześć. Znowu pięknie świeci słońce, znowu jest piękny, cudowny dzień. A wczoraj pojechaliśmy po plaży, pojechaliśmy na bufet. Kasia, gdzie pojechaliśmy na bufet? No, w takiej miejscowości. Co tam było? Jedzenie. Ja i co było do jedzenia? Wszystko, co sobie człowiek wymyśli. Cieszyłaś się? Mhm, bardzo. Zaprosili nas na bufet, gdzie płacisz się tam 13 euro, a jesz ile chcesz. Euro? Ewo? 13 euro i je się ile chce i jest po prostu tak i fantastyczne jedzenie, nieoszukiwane, prawdziwe, składniki były smaczne, można było sobie wybrać rybkę, na przykład wybrałem sobie steka z tuńczyka i panie go przyrządziły na świeżo, Kasi kalmary pani przyrządziły, no kurde, przepyszne i musy czekoladowe i w ogóle wspaniała rzecz i za tylko 13 euro, a taka wyżerka, że po prostu no do pełna doładowałem, opłacało się. Spaliśmy w samochodzie na parkingu, który jeszcze nie jest na Park Fortnite, znaczy już jest, bo ja go tam wrzuciłem, ale to jest jedno z nielicznych miejsc, które udało nam się dodać. Jest tutaj dość sporo miejsc, gdzie można byłoby kamperki rozbić. Cisza, spokój, totalna cisza w nocy, nic poza ptaszkami, które się gdzieś tutaj śpiewają, dzisiaj od rana nie było słychać, ale no koguty było słychać i tyle. Piękny wschód słońca, bo się obudziłem akurat na wschód słońca. Ale go nie pokazałem na kamerze, ponieważ nie mogłem jej znaleźć. To co widzimy tutaj to nie jest studnia, tylko to jest pralnia. Tutaj przychodziły za dawnych czasów kobiety i prały ręcznie, pocierając o ten kamień, prały ubrania. Przeciekawe. I tu się wylewała brudna woda, tu się wlewała. Tutaj była czysta. Tu była czysta. Tutaj jest, proszę bardzo, pojemnik, uchwytnik na mydło. I jazda. Niesamowite. Jest bardzo mało ludzi, bardzo małe domeczki. Kolorowo, zadbanie. Wspaniale, po prostu uwielbiam Portugalię, hiszpańskie wioski.
w Portugalii. Jest 4 grudnia, a my w krótkich rękawkach. Ups. Cudownie, słońce świeci, sunglasses, okulary przecież słoneczne. No wreszcie, cieszę się. Po to wyjechaliśmy. Słońce. Boże, na nic więcej nie potrzeba, tylko słońca. Jeżeli ktoś z was zastanawia się, co się dzieje z bocianami, które wylatują do Afryki, to otóż one są tutaj. No, w tym akurat gniazdo jest puste. Tam jest jedno gniazdo, tu jest drugie gniazdo, tam jest gniazdo. Nie wiem, czy widzicie? O, przybliżę. Uwaga, przybliżam. Dwa bociany tam stoją. Dobra, tam stoi bocian. Tam dalej jak jechaliśmy. Stąd już nie widać, bo musiałem się zatrzymać w bezpiecznym miejscu, więc odjechałem kawałek. Tam stały dwa bociany. W jednym koszyku, w drugim było jeden bocian, także na każdym słupie... Na każdym słupie, chyba 8 słupów tutaj jest, co widzę. Są bociany, więc one nie poleciały do Afryki, one przyleciały do Portugalii, bo Portugalia jest najlepszym miejscem na zimowanie. Zanim jednak dojedziemy do Sewilli, postanowiliśmy wylać brudną wodę, wylać kibelek, nalać wodę czystą, bo wiecie, jak wiecie, w dużym mieście nie ma gdzie tego zrobić. Po drodze jest Intermarché i to jest dobra, ciekawa informacja dla wszystkich, którzy się tu wybierają w Portugalii i Portugalii i w Hiszpanii. W Intermarché można wyprać ubrania w pralni, tutaj jest pralka. Można wylać wodę, wylać toaletę, napełnić wodę. To teraz uczynimy. Tak. Pokażemy wam, jak wylewamy kibelek. O. Tego jeszcze nie było. O, to jest ciekawe. Tak? No. Czekajcie, czekajcie, oglądajcie, bo będziemy wylewać kibelek. A jeszcze wam pokażę. To jest, są liście eukaliptusa. To jest to, co, czym zajada się koala, mi się koala się zajadają takim czymś i zerwałem sobie jedną takiego wjechać, żeby mieć no, na dekorację. No dobra. Jak wiecie, nasz kibelek jest ukryty tutaj. O, jaki kibelek ładny. Tak on wygląda, on się składa z dwóch komór. Tu jest komora siedząca. Tam jest komora trzymająca brzydkie rzeczy, siki. Tu się spuszcza wodę, znaczy to się otwiera i to spada dzięki temu. Mhm. Wow. Teraz zamykamy. I tu z tyłu jest blokada. Poka. Ta blokada. No. Za nią pociągamy, no i odblokowujemy. To nam niepotrzebne. A to zabieramy. Tu jest taki... Nie, musimy się zamienić, tam jest za ciężkie już. No, tu jest taki uchwyt, na który Łukasz wybierze. Przekazujemy Łukaszowi, tym razem jest tam dużo wody. Jest biznesmenem, który właśnie kiedyś w Londynie chodził z taką teczką i po Polsce. Z laptopem. A teraz mam taką teczkę. Zamieniłem moją teczkę z laptopem na teczkę z ksikami. Brzmi jak deal życia. I wiecie, to wcale nie żałuję. Naprawdę, szczerze nie żałuję. I teraz tak, tu jest taki na kibelek miejsce. O! Taka zleweczka, fuj. Fuj, fuj, nie pokazujemy blisko, bo to wygląda nie za ciekawie. No w każdym razie jest specjalne miejsce, gdzie można zlewać właśnie chemiczne toalety. Despejo. No i teraz tak, myk jest taki, odkręcamy kurek, odkładamy kurek tutaj i uwaga, uwaga, przekręcamy tu, plus wrzucamy powietrze i nagle... Kolor jest zielony, bo dolewamy niebieskiego płynu. Nie sikamy na zielono, tylko po prostu mamy taki płyn. I teraz tak. To trzeba opukać. No. Nie wiem, co tu jest zapisane. Ale zrobię to tak, żeby nie dotykać, nie? No, no. Wlewamy wodę czystą do środka w celu opłukania kibelka. Wystarczy, tak? Tak. Tak. Kasia mówi, że wystarczy. Więc teraz zakręcam z powrotem i uwaga, teraz będzie shaking. Shaking body. Trzeba wyszojkować, wymyć dobrze, ciak, ciak, ciak. Nie ma się co bać, bo to nie tryska. Bo jest zakręcone szczelnie. Tak, tylko trzeba tego pilnować. Na szczycie nam się nigdy nie zdarzyły wypadki. No nie wiem. Z toaletą. No przynajmniej mnie nie. Właśnie nie wiem, czy tobie kiedyś. Nie. Nie? To mi się wydawało.
Nie, razu mały włos nie wylałam na siebie, ale nie wylałam. No i tyle, moi drodzy. Zamykamy klapę. Spuszczamy. Tyle. Teraz nalewam znowu wodę. Nalewam tak ze 2 litry. Bo dolejemy trochę płynu chemicznego, który neutralizuje no, zapachy i bakterie. Pokażę wam tu od razu. Weź też może spuczkę, to wtedy tam też dolejemy wodę. Teraz dolewamy płynu, to jest no name, po prostu zielony, niebieski płyn do toalet. Nie jest to żaden markowy płyn i teraz tak, żebyście się nie wystraszyli tym, co czasami czytacie w internecie albo mówicie, taka flaszka, jeszcze nam zostało tyle, my już pół roku tego używamy. My to jest 100 ml, się dodaje na nie wiem, jakieś duże zbiornik, my to po prostu dajemy takiego shota. No i tyle, bo my tylko tam, wiecie, robimy jedynkę, nie robimy tam dwójki, więc nie potrzebujemy tego jeszcze, nie wiadomo i zmieniamy ile. Tak raz w tygodniu mniej więcej toaletę. I pół roku taka flaszka wystarczy, więc to nie jest jakiś majątek, żeby to wydać, a kosztuje cały zestaw 50 zł, czyli 25 zł za pół roku płynu. To wydaje mi się, że to nie jest dużo. No i co, wlałem, teraz wymieszam, żeby to był niebieski płyn i... Pewnie jest niebieski, ale nie widzę, bo jest tam ciemno w środku. I to jest zrobiona robota. Jeszcze jest druga część. Zdziwicie się pewnie, dlaczego ja przyniosłem teraz górną część, nie? Otóż dlatego, że tutaj jest w środku woda i ta woda to jest spuczka. Trzeba dolać wody? Trzeba dolać. Co robimy teraz? Dolewamy. Proszę pokazać. Asystentka. Proszę o zbliżenie, bo będę wlewał wodę tutaj. No, jest zbliżenie. Dziękuję. Odkręcam wodę. Uwaga. Zapomniałem dać płynu. Poczekaj. Tak, Łukasz teraz przyniesie drugi płyn, różowy płyn, który służy właśnie do spłukiwania wody i jego się dolewa do drugiej komory. To jest drugi, czerwony, dokładnie, tak jak moja cudowna żoneczka powiedziała, on jest koloru różowego. No i jego wlewamy do miejsca, gdzie jest woda na spłuczki. Tyle? Tak, tak, Łukasz zawsze robi tak dobrze i Łukasz zawsze dobrze robi. I dolewam wody. Też nie za dużo, żeby to nie było ciężkie. Widać mnie? A dobra. Chciałeś zbliżenie. Dobrze, no i to jest, moi drodzy, w połowie wypełnione. No i tyle w zasadzie, teraz muszę to wytrzeć. Łukasz musi podłączyć wodę, przyjechać następnie ludzie. Jak wiecie, szarą wodę wylewamy tylko w miejsca, gdzie wolno. My już wiemy. No i tyle, po prostu zostawiam to teraz. To go zamykamy, czy jak Łukasz wylał, to Kasia go zamknie. Trzeba go trafić odpowiednio tutaj tam z tyłu. O, cyknęło. Tak, zahaczył i teraz tylko, oczywiście wiadomo, siadamy, sikamy, zamykamy, tu się spuszcza wodę, żeby zleciała, a tu jest taka pompka i ona pompuje tą wodę z płynem. Zamknę. Spuść wodę teraz. O kurde. Tak, i teraz klub i leci do środka. Genius. Ponieważ jest tam w szafeczce ukryte, nie pachnie, nie przeszkadza, jest super. Kibelek zdaje egzamin. Chciałem jeszcze użyć mojego nowego, fantastycznego węża, czy końcówki do tego węża, żeby uzupełnić naszą wodę, ale przeczytałem, że tutaj jest woda na poatel, czyli po przetłumaczeniu na język polski woda niezdatna do picia. Więc nie będę napełniał mojej kasetki, w sensie moich zbiorników na wodę pitną, ponieważ ona jest niepitna, więc musimy jechać po wodę gdzieś indziej. Poszliśmy do Intermarché zrobić takie lekkie zakupki. Miód i kawa nam się skończyła. Oczywiście wydaliśmy mnóstwo pieniędzy, znaczy no może nie mnóstwo pieniędzy, a 20 parę euro, bo znaleźliśmy fajne rzeczy. Kasia sobie kupiła fajną podusię. Ja jej kupiłem, nie? Podusię, na której będzie siedzieć i medytować. A kupiliśmy jeszcze piankę i tak dalej, ale co jest ważne, kupiliśmy sobie takiego kurczaka grillowanego i nie będziemy musieli dzisiaj gotować obiadu, tylko już mamy ugotowany. Zaraz będziemy jeść to. Jest zachód słońca, jest porządki i zaraz będzie jedzony kurczak w sosie pikantnym i w sosie lemonkowym. Thank you.
setny raz to powtarzam, jedziemy do Sewilli, a potem jedziemy w stronę Malagi, ponieważ tam mamy spotkanie z kimś bardzo ważnym, z kimś, nie możemy się doczekać już, że się spotkamy, już dzwonimy, umawiamy się od paru miesięcy i w końcu się nam to uda uczynić, zrobić takiego crossa międzykanałowego, ale o tym za chwilę, albo później, za kilka dni.